I tak kończymy. 27 maja 2024 Jeszcze tak nie roku. kończymy. No, o, ale już ziewamy oboje. Mnie to Co ty wymęczyło zacząłeś? Jakoś dzisiaj. Rowery udane. Mimo, że nam się skrócił dystans, ale i tak było fajowo. Nie mogę. Chociaż tak jak dzisiaj powiedziałeś, więcej jest rąbaniny przy tym niż samej jazdy, ale one są zadowolone, myślę. Chyba tak. No i nabierają takiej obycia, Bycia. takiego drogowego, nie? Następnym razem zrobimy dłuższą wycieczkę. Władek nawet mi pytał, czy pojedziemy sami na tą Topornię No. rowerami. On to tym lasem tam się napalił, żebym go przewiózł. Dojdziemy do wszystkiego. Dojdziemy, oczywiście, że dojdziemy. Całe lato przed nami. Czy my wiemy, czy jutro jedziemy, czy nie? No chyba jedziemy, no tylko trzeba to wszystko jakoś jutro. Co? Ogarnąć. A, no to tak, to jeśli zdecydujemy, że jedziemy, to ja muszę od rana, wiesz, no ogarniać. Ja też. Jeździć, kupować tu różne rzeczy i tak dalej. O, zaraz Karola muszę, Karola J, poprosić o linka do tego namiotu. Ja ci od razu mówię, że to nie jest pomysł dla to mnie. To nie jest pomysł dla ciebie? Nie, bo nie myślisz w ogóle o takich rzeczach jak nie wiem, łazienka, toaleta. Wszystko razy trzy. Będę. Nie, ja już Aha, na samą myśl o tym no jestem jeśli chodzi o zmęczona. takie rzeczy, Nie, no to tak. nie chcę mi się podobać. Jakby to miała być cena, nie wiem, 1/3 ceny apartamentu czy No ale pokoju. to tak jest przecież. Nie jest. Bo masz za tydzień dokładnie te same pieniądze, co w jakimś tam tanim apartamencie, gdzieś tam w Chorwacji. Tyle, że nie masz tych basenów i tego wszystkiego. To ja nie chcę tych basenów, tylko ja chcę mieć, wiesz, No, ale tutaj są tą baseny. wygodę. Ale nie mam wygody z nimi. Będziesz z nimi latał na każdy siku, każdą łazienkę, każdy prysznic i tak z każdym, a potem jeszcze ze sobą. No, wiadomo, to są No, takie takie uroki. rzeczy, które oczywiście się tego nie wlicza i się o tym nie myśli. To Jak się znaczy, ma jak się jedno ma dziecko, trójkę, to no się to trochę tak, to inaczej jest do tego gorzej. podchodzi. No. A ja wiem, że to po prostu ja nie usiądę na moment nawet i ciągle będę ich szukać i pilnować i się zastanawiać i ciągle mamo chodź, mamo, mamo to, mamo tamto. Nie, chcę mieć kawał swojego konta, to nie musi być luksusowo, ale niech będzie to po prostu w obrębie jednego czyli zamkniętego pokoju, mieszkania z łazienką. Po prostu wiem, no wiem to, ja nie muszę sobie tego nawet sprawdzać. Tak, wiesz, na żywo. Ja wiem, jak to będzie. Możemy sobie na taki kemping pod namiot nawet mogę jechać, tylko we dwoje na przykład. Nie widzę problemu. Byliśmy zresztą kiedyś na takim kempingu z jedną Matyldą i pamiętam doskonale, jak to wyglądało. No nie? No tak, no. Także ja dziękuję bardzo. Samo organizowanie, potem wiesz, choćby gotowanie, mycie tego, gdzieś trzeba to odnosić. No Nie, inaczej, jak dzięki. się ma kampera, to na Tak. tym kempingu jest inaczej. Dokładnie. Teraz jeżeli byśmy byli nawet sami na takim, pod takim namiotem, okej, to czy my sobie ugotujemy, nie ugotujemy, czy zjemy coś bez gotowania, to jest trochę co innego. Z dzieciakami mam inne zupełnie, wiesz, o tym, inne, wiesz, potrzeby i... Nie, nie zrobię sobie tego. Nie Dobrze, mogę. dobrze. Rozumiem. Oglądamy tą osiecką? No. Tak. Musiałbyś mi podać pilota, to bym nie mógł. Dobrze, to ja już ci tu pilota podaję. Proszę bardzo. No a co do jakichś kwestii finansowych, to też... No to trzeba najpierw ten namiot kupić, całe wyposażenie na start, jesteś jakąś tam kwotę no plecy. Tak. No i później dopiero zaczyna się zabawa, w sensie no znalezienie odpowiedniego kempingu i miejsca i tego wszystkiego. I ja się absolutnie zgadzam z tym, że są zarąbiste kempingi, na których jest wszystko i to potrafi być fajne, tylko tak jak powiedziałam, ja umiem sobie to jakoś z łatwością nawet wyobrazić. Gdybyśmy tam mieli jechać sami na taki kemping, wiesz? We dwoje. Tak, ale nie z trójką dzieci, nie chce mi się. To jest ten poziom, nie chce mi się. A ja wydaje mi się, tak sporo jestem w stanie nie wiem, przełknąć, zdzierżyć na różnego typu wyjazdach.
przy odpowiednim założeniu i podejściu to naprawdę nie mam jakichś wielkich wymagań, ale nie, no już bez jaj. Wiem też po prostu, że wakacje generalnie potrafią być bardzo męczące z dziećmi i już nie chcę sobie tego, wiesz, podkręcać. Rozumiem. No dobrze. To... Ja po prostu od razu za takim pomysłem mam sceny przed oczami w wyobraźni, jak to będzie. Ja nie chcę. Nie. No masz rację. O, a w tym momencie dostaję linka do namiotu. Dokładnie. Nie, no możemy, jak ja go chętnie sama zobaczę. Ja też zobaczę chętnie, no. Tylko, że tak jak ci mówiłam, widzę to, umiem sobie wyobrazić coś takiego i nawet, może nawet bym chętnie, powiem ci szczerze, pojechała pod taki namiot. Mhm. Na wyjazd, mówię, we dwoje. No, może miałoby to fajny sens. Jeszcze, tylko że we dwoje to po co nam namiot, jak mamy busa? I to dużo lepsze warunki niż w namiocie, moim zdaniem. Nie uważasz? Wtedy tylko do busa, gdyby to miało być busie, to bym wykombinowała tym razem, żeby... Przedsionek. Coś w rodzaju takiego zadaszenia przed mm-hmm. busem, żeby mieć... Ale sypialnia to w busie. Ale sypialnia to w busie. No, albo łatwiej i w ogóle prościej, taki, bez żadnego... Jeszcze najlepiej, jakby to był taki przedsionek zamykany, nie? Ustawiany mm-hmm. do busa. No. To taki drugi pokój jakby. No, tak. To baja. Tak. No. Dobrze, no to... Osiecka i tutaj kończymy, nie? Tak jest. Narka.